czasami jak przychodzi jakaś taka chęć oderwania się od czegoś, od ludzi, wsiadam na motocykl, jeździ się bez celu. Cała rodzinka, którą miałem, była wcześniej wysiedlona na ziemi zachodnie i mieszkali tam, żyli, ale z tego, co mi opowiadali, cały czas tęsknili za swoimi górami. Gdy tylko można było, od razu wrócili. U nas się nie zamyka nic na kłódkę, drzwi się zostawia otwarte. Wiadomo, że nikt nikomu nic nie ukradnie. Nie mam ani konia, ani ciągnika, po prostu zawsze wynajmuję kogoś. Wychodzę sobie na pole, patrzę, pole jest zorane. No, zdziwiło mnie to. Ale sobie tak myślę, któż to mógł zrobić? Patrzę, zatrzymuję takiego Wacka. Wacek, zorałeś? A on mówi, no wiesz, zorałem sobie, to przy okazji tobie też zorałem. Tego typu ludzie są i do pracy, do wszystkiego, do zabawy. Są wioski, w których ludzie jeszcze mieszkają, ale są takie miejsca, w których stały cerkwie. Może być tylko krąg lip, jesionów. Znak czasu zrobił swoje, ale kamienne krzyże stoją do tej pory. Co jest w ikonostasie, jaka tajemnica? Każdy gest, który jest na ikonie namalowany, każdy ruch, każde podniesienie ręki, to jest symbol. A cały ikonostas to jest chyba nasza, w sumie to jest nasza wiara. Patrzę na te obrazy, czuję lęk. Ja myślę, że lęk czuję. Zachwyt. Nie wiem. Może szacunek dla ludzi, którzy to zrobili. Parę, półtorej wieku, dwa wieki temu. To już chyba jest we krwi. Jak idę przez pola, przez łąki, to zawsze z daleka zauważę, gdzie jest lipa, czyli jako mój materiał. A tak ja jako człowiek, który coś tam rzeźbi, no, a że upodobałem sobie ikony, to tak takie marzenie moje tylko, żeby wrzeźbić cały ikonostas. Wiem, że to nie jest praca na rok, na dwa, to jest praca na 5-6 lat, no nie wiem na ile, trudno to określić, ale to jest chyba jedno z większych marzeń, jakie mam.